Cześć, witam na kanale Stacja Łochów. Ja mam na imię Maciej, a jeżeli to pierwszy film ze mną, jaki oglądasz i nie wiesz, o czym jest ten kanał, a chciałbyś się dowiedzieć, to obejrzyj również mój pierwszy film startowy. Tam w paru słowach opowiadam, co będzie na kanale. A co dzisiaj? Dzisiaj będzie o tym, co można robić zimą w gminie Łochów. Czy jest to opcja dla każdego, czy dla nielicznych? Przekonam się na swojej skórze. Mamy piękną zimową niedzielę. Jest plus 2 stopnie. Mogę powiedzieć, że bardzo ciepło. Dlaczego? Tydzień temu było minus 16, a ja stałem 2 godziny na dworcu i nagrywałem materiał, ale to już inna historia. Torba spakowana. Co w niej jest, opowiem trochę później. A teraz gdzie jedziemy? Jedziemy do miejsca o iście egzotycznej nazwie. Do miejsca bardzo dobrze mi znanego, ale odwiedzanego częściej wiosną, latem, jesienią, aniżeli zimą. Nie przedłużam. Widzimy się na miejscu. Hej! I jestem na miejscu. A gdzie jestem? Wywłoka. Co to będę robił? Morsował. Tak, morsował. Już kilka razy w życiu się nad tym zastanawiałem, ale zawsze były jakieś wymówki. Dziś będzie inaczej. Dziś jest ten dzień. Dziś będzie debiut. Jedna ekipa morsów już pojechała. Za chwileczkę będzie druga ekipa i będzie rozgrzewka. A póki nikogo nie ma, to może parę słów o sprzęcie, powiem, co wziąłem. Tego uprzedzam, nie jest to poradnik dla osób, które chcą morsować, ponieważ ja sam jestem początkującym. Najlepiej spytaj kogoś, kto już to robił, kto się na tym zna, tak jak ja to zrobiłem. Lub obejrzyj w internecie jakiś poradnik, też dużo osób opisuje, oczywiście słuchamy się tych z doświadczeniem. Wziąłem na pewno czapkę, rękawiczki, bo wiadomo, najwięcej się wychładzamy przez głowę i ręce. Wziąłem też, mam już na sobie kąpielówki, na razie nie będę pokazywał, musicie mi uwierzyć na słowo. Mam też ciuchy na przebranie, ciepłe, luźne, termos z gorącą herbatą i jakąś tam karimatę, żeby sobie później na suchym, czystym podłożu się przebrać. Co jeszcze? No mam jeszcze buty takie na wodę, co prawda mi one służą do kajaka, ale innych nie mam, więc takie wziąłem. Po co takie buty? No, żeby na przykład w wodzie nie nadepnąć przypadkiem na jakiegoś jeża. Lecimy na rozgrzewkę, a później chodzimy. Ok, już po rozgrzewce. Pobiegamy. Pajacyki zrobione. Ja się rozbieram i chodzimy. Dobra. Chodzimy. Dawaj! 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 Dawaj!
Dobra. Elegancko. Jeszcze przyjdzie czas na bicie rekordów. Zaliczone. Nieźle. Jeden z pierwszych filmów. Już sceny rozbierane. Niszę mu pana Wegi. Dobra. Rozgrzewka. Ubieram się, a później jakieś podsumowanie. Zimowa atrakcja w Minie Łochów zaliczona. Myślałem, że lepiej byłem przygotowany technicznie niż psychicznie, ale okazało się, że nie było tak źle. Morsowanie. Jedni to lubią, kochają, uważają za przyjemne. Dla innych to tortura. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat morsowania. Jakie są wasze doświadczenia? Z chęcią poczytam. Dużo pozytywnych ludzi. Fajna atmosfera. Adrenalinka. Mam nadzieję, że z grupą morsy jeszcze się na kanale zobaczymy. Na dzień dzisiejszy to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.